Witam, Maszki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Harzonżery na okazji Fire Rises jako Japonia. W ostatnim odcinku wygraliśmy wojnę, po czym no, możemy teraz zrobić nową tą strefę kooperacji. I tak naprawdę nasi przeciwnicy wydaje się, że nie są w stanie zbytnio nam tutaj zagrozić. W głównej mierze tam co chwila klikam, żeby zwiększyć wsparcie dla naszej frakcji w regionie. No jak sami widzicie, dobrze idzie. No, nie narzekam. Więc póki co powoli tutaj robię z tymi, żeby sobie trochę te sprawy rządowe porobić. Jeżeli nie mamy tutaj jakichś takich najważniejszych rzeczy, to możemy sobie po prostu no, ominąć to i robić sobie dalej. Więc jednym z takich minusów jest to, że my no nie mamy zbytnio po prostu political power, żeby wszystkiego robić. Więc to jest coś takiego, że ja sobie tutaj to klikam, ale to się tak szybko odbudowuje, że nie jestem w stanie, żeby cokolwiek innego robić póki co. Tutaj co chwila nam się odblokowują nowe decyzje, ale jakoś to będzie po prostu. Musimy na razie sobie poczekać. Póki co naprawdę chciałbym, żebyśmy mieli wystarczająco po prostu tutaj szybko z tą frakcją zrobili, bo wiem, że czasami jest coś takiego, że oni, no, nasi przeciwnicy potrafią w pewnym momencie dojść do gry i bardzo, ale to bardzo szybko porobić te rzeczy. Więc to, że my tutaj się tym zajmujemy teraz, to no, może to trochę nam zająć. Okej, okay, mamy już to, więc tutaj zjednoczymy się w japońską partię socjalistyczną. Więc będzie jedna partia, nie będzie dwóch. Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz zobaczmy, czy możemy coś tam powiększyć. Możemy. I jak zauważyliśmy to w ostatnim odcinku, to nawet nie zależy od tego, czy coś tam zrobimy z celu narodowego, to musimy mieć ileś tam procent tego. Okej, okay, tutaj nam się odblokują nowe rzeczy, więc może zanim to zrobimy, sobie zacznijmy to robić. Więc tak, po pierwsze nowa zimna wojna. Tutaj oczywiście mamy te rzeczy. Nie wiem, czy te rzeczy są powtarzalne, czy nie. Ale o! Mamut został ożywiony. Maciek! Okej. Okay. Maniek! O, tak się nazywał. Maniek. Dobra, powoli tutaj sobie ulepszajmy. Lepszy karabin, zawsze chętnie. No i otworzyliśmy JSP. No. Co to jest? O, tutaj jakaś taka parada. No. To zawsze jest takie... O, zaprosiliśmy kolejnych. To jest zawsze takie trudne określić, jak realne ma poparcie partia w przeszłości, że tak powiem, a w przyszłości no już jest łatwiej zobaczyć, bo wiecie, bo to zależy od tego, ile ma wyniki w wyborach, bo te kiedyś, no wiecie, to było różnie, ale teraz to co chwila są sondaże, często się tak bierze te główne partie i się wie po prostu, ile to tak wygląda. Tak. No więc powoli sobie tutaj robimy. O, tutaj możemy tylko jedną kampanię robić naraz. Dobra. Więc tak, Filipiny niech dołączają do naszej frakcji. Dobra, zaprośmy was. I czy dołączyliście? Można powiedzieć po mapie. Możemy zaprosić was. Wy tutaj nie wygląda na to, że chcecie. Chyba, że musimy po prostu poczekać.
Dobra, tutaj to wydaje mi się, że jak to zrobimy, to nie będzie aż takiego wielkiego problemu. A, dobra, będzie jeszcze wojna pakistańsko-hinduska, albo nie, nadal jest. Musi się ona zakończyć. Okej. Okay. No już trochę mamy po swojej stronie gości. Sobie zobaczymy. No, ładnie wygląda to. No niestety, ale tamci nie odpowiedzieli, więc... Stipulate local means all... wydaje mi się, że fabryki by się bardziej przydały. Chociaż... może najpierw sobie... zróbmy coś innego. Ponieważ najpierw niech dołączy więcej członków do nas. A później sobie tam porobimy. No już mamy dosyć dobre. Dosyć dobre. I takie coś powinno być wcześniej, a nie jak teraz dopiero mamy to. Bo wcześniej to by się przydało. Teraz to... teraz to takie mech. Okej, kolejnych zaprosiliśmy. Wietnam zaprosiliśmy. Dobra, przynajmniej będziemy już mieć front lądowy z Chinami, jakby co. To się na pewno będzie przydatne. Okej, tutaj widzę, że już się zajmują tym. Ja niestety sobie dzisiaj ustawiłem tak mirową, że muszę się kręcić dookoła. Okej, możemy start peacekeeping. Wtedy na pewno to nie będzie podejrzane. Wcale. Więc tak, możemy po pierwsze tutaj zacząć zapraszać ich wszystkich do tego. Część nie jest to naszym sojusznikiem, ale zgaduję, że jak już będzie, to będzie już łatwiej. Okej. W głównym mierze wydaje mi się, że to jest coś taki rodzaj idei, że im więcej będzie, tym większy bonus będzie dla nas. 0,8 nie jest dobrym bonusem. Okej. Start peacekeeping. I co to nam da? W głównym mierze to tylko jeżeli byśmy volunteersów wysyłali. Dobra, póki co ja chcę sobie tutaj dodać ich. O, i możemy Kambodży zaprosić. Bardzo chętnie. I wszyscy już dołączają do naszej wielkiej japońskiej rodziny. Tak. Nie wiedzą, że tak naprawdę to jest już ich koniec. O, i tutaj możemy w sumie już powoli próbować jednoczyć się z... jednoczyć, znaczy się ochronić Tajwan. Jak to wygląda? No, nie mamy jakichś większych bonusów. Dlatego lubię najpierw zrobić polityczne drzewko, bo zazwyczaj tam dają te wszystkie bonusy. Okej, okay, made in China. Made in Japan, okej. Okay. No i możemy Lao teraz. Całe Indochiny już posiadamy. Tutaj, no niestety, ale tak trudno określić. Możemy też ich tam dodawać. Okej, okay, inwestujemy w was. Okej, wygląda na to, że inwestycja w was polega na tym, że... że to się nam zwiększa, więc... Okej, ale możemy tutaj porobić. Dobra. Tutaj influence nam już nie jest potrzebny w Lao. O, wygląda na to, że się tam zakończyło. Okej. Okay. Możemy zaprosić Singapur. Bardzo chętnie. Możemy to zrobić. Możemy zaprosić jeszcze Indię do tego. Tak, wysyłamy tutaj broń do Birmy. Nie będę próbować nawet powiedzieć. No i możemy zaprosić Tajlandię. O, jeszcze tak pięknie tutaj wszystko jest. Okej. Okay. Filipiny nie musimy inwestować w takim razie. Dobra, wygląda na to, że już tutaj wszystkich, co mogliśmy zaprosić, zaprosiliśmy. Więc... A, i tak tutaj tak naprawdę tylko trzech członków dostanie bonus.
Okej, Singapur nie musi być. A nie, wojna nadal jest. Po prostu mogliśmy wcześniej ich zaprosić. Dobra. Dobra, wygląda na to, że konserwatyści jednak wygrali. O 25 to trochę inne wybory. I was nie musimy inwestować. Coś tutaj się nam... Możemy o to zrobić. Okej, i co tutaj możemy? Więc po pierwsze możemy... Nowy umowa kooperacji z Tajwanem. Tak? Nic podejrzanego, nic nie jest podejrzanego. Okej. Wygląda na to, że dzięki temu będziemy w stanie porobić większość rzeczy. No, mamy większość w parlamencie, więc nie jest tak źle. Dobra, tutaj sobie powyłączam to, bo nie jest nam bardzo potrzebne. Jak zwykle mamy tutaj problemy z tymi rzeczami, ponieważ trudno określić, co jest czym. Okej. Oj, wreszcie jakieś MIOS kolejne się włączyło. Okej, róbcie to. I jakąś doktrynkę Joint All Domain Operation Deep Infiltration. Może jednak to sobie ogarniemy. O, i nam się dywizje powystawiały. Okej, może już nowego generała sobie weźmiemy. Tam po prostu jeden z tych potrzebuje czołgów, a my mieliśmy wojnę i zazwyczaj wtedy nie jest to dobry czas później. Okej, możemy zwiększyć import. I co to nam da? No tak, no. W rzucie tam będzie się coraz lepiej. Okej. Myanmar to. Jedyne co możemy, to wam wysyłać broń. To na to polega wszystko. Bo inaczej to nic innego nie możemy wam u was robić. Okej, widzę, że już po prostu te fabryki militarne nam wchodzą już tak ładnie. Jak to wygląda? Jakoś. O, my też niedługo powinniśmy mieć wybory. Dobra, to jest ciekawe. A więc póki co dzisiaj po prostu cały odcinek spędzam w decyzjach. Więc zawsze to jest ciekawe. Dobra, przynajmniej mamy ogromną frakcję. To mi się podoba. Dobra, czy coś tutaj już mamy? Tutaj możemy dalej kontynuować. Dobra, pójdźmy sobie do Ameryki, zobaczmy co tam możemy porobić. Możemy zaprosić Indię. I zobaczymy jak to pójdzie. Póki co. Możemy sobie tutaj powoli wszystko robić. Wspierać naszych sojuszników. Okej. Coś w Egipcie się wydarzyło. No, Egipt tam nie dołączył, więc... Nie jest w ramach tej dużej rodziny arabskiej. No, nie wiem, czy będziemy mieć wojnę z Chinami, ale na pewno chcę dokończyć to drzewko w tej tempie, co nam gra pokazuje. Okej, podoba mi się, że to słonie jest tutaj Goku. Dobra, co możemy wysyłać? A, nie, możemy po prostu ich zaprosić. Yo. Znakomicie. Niech oni dołączają do nas. I trochę nas chyba kosztowało to political power, ale już tak dużo. Okej. Czekaj, my nie robimy? Nie, właśnie robimy. Czasami tak trudno ogarnąć, czy robimy to, czy nie. Okej, trochę mi zdjęcie tak się ucięło źle. Gaduję, że ktoś tak masowo robił i po prostu taką formatkę miał, co
Co tam musi być nowa warstwa i tam zapomniał o nowej warstwie. Okej. Okay. Mam jakąś decyzję? Nie. Teraz w skrócie mamy o to. Ale się zastanawiam, bo jeszcze mamy oczywiście o te rzeczy do porobienia. Wiecie co, może tymczasowo sobie tutaj wyłączę. Okej, okay, to sobie włączmy w takim razie. Okej, okay, our European partners or our North partners? Wydaje mi się, że to powinniśmy zająć się. Powinniśmy porozmawiać z naszymi północnymi sąsiadami, ponieważ oni mogą nam pomóc w przyszłości. Okej. Okay. Okej, okej, okej. Kolejna dywizja, bardzo chętnie przyjmę. I co tutaj z badań możemy porobić? A możemy już kolejne. Może. Tak, to jest błąd. No, czasami mają te błędy. Okej, okay. It is time to sign peace treaty. We'll put this question on bookshelf. Z jednej strony chciałbym mieć kooperację z Rosją, z drugiej strony to jest taka Rosja. Pytanie jest takie, co to nam da? Znaczy się chyba powinniśmy się zgodzić, bo to jest coś takiego, że koniec końców raczej wojny z Rosją nie będziemy wtedy mieli, więc to nie jest jakaś ogromna zmiana. Okej, okay, outdated equipment, co jest zoutdatowane? Lepsze ciężarówki. No, póki co tutaj Stany Zjednoczone, o Jezu, Stany Zjednoczone. Już nawet nie ma Trumpa, są tylko zwariowani nacjonaliści. I walczą z komunistami. To nie powiem, jest ten mod cały o tym wojnie domowej Ameryce, ale to jest po prostu takie już dosłownie o wiele wyglądające o wiele lepiej. Okej. Okay. Możemy oczywiście dalej prosić o to, żeby dołączali. No, nie powiem, trochę dużo to kosztuje. My też mamy minus, plus jeszcze się nam zmniejszyło. Dobra, zobaczymy o co chodzi z tymi, żeby wysyłać do warlordsów. Okej, póki co tutaj wszystko skończyliśmy. Tutaj to mamy na samym końcu. Tutaj możemy sobie to zrobić. Żeby było. Dobra, na razie sobie zróbmy oto już końcówkę. Wygląda na to, że jesteśmy w miarę. Podoba mi się, że pacyfizm nadal mamy. Co tam, że przeszliśmy już przez jedną wojnę. Nadal jesteśmy narodem. Narodem, który w ogóle mówi, że o, tutaj nie ma problemu w ogóle. O, dołączyli do nas. Czyli trzeba było poczekać przez pewien czas. Ale przynajmniej mamy, że tak powiem, dużo tutaj jak to się nazywa? Okej. Dużo tutaj mamy już sojuszników, którzy, jeżeli zaatakujemy Chiny, którzy nam pomogą. Okej. Okay. Future of Tokyo. Dobra, co tutaj możemy? Ja to tak naprawdę robię po kolei, bo nie wiem, czy coś tutaj będzie ciekawego. Okej, okay, darmowe fabryki. Zawsze uwielbiamy darmowe fabryki.
Jezu, ile tutaj rzeczy jest. Nie chcę nawet ulepszać zbytnio tego, bo trudno mi powiedzieć, co to nam wszystko da. 50 coś kosztuje. Reeksport. Wiecie co? Zawsze można. Tutaj mamy jakiś Navajo Nation, ale to jest tutaj właśnie coś takiego. Jeszcze do innych mamy jakiś z tych karteli. Podoba mi się, że mają w miarę podobne flagi. Takie. Mają takie miłe, to jest dla oczu. Okej. Okay. Energy Farm. Możemy to w sumie porobić. Zawsze coś nam pomoże z gospodarką. Okej, możemy to wziąć. I ostatnie. Weszło już. Okej, tutaj też możemy sobie dodać. No i to wszystko wygląda na to. Okej, jeszcze tutaj możemy eksportować do tego. Nie no. Eksportowanie do krajów objętych wojną to jest najlepsza rzecz, którą można zrobić. Okej, możemy kolejną kampanię zrobić, jak już będziemy mieć. Albo tutaj porobić. No, możliwe, że to by było ciekawe. Tam kosztuje 70 coś, ale co się. No, to jest zwiększenie eksportu. Peace? Kim walczycie, Lao? Oprócz tego, że muszę najpierw. Mówię, to zoomowanie nie jest najlepsze. Lao, z kim walczycie? Nikim. Czyli coś innego niż walka. To się spodziewał. No was to nie mogłem, bo to wiadomo. Dobra, mamy 80. Dobra, 80 to zawsze jest coś takiego, że można coś innego zainwestować niż to. Wrestle Boot Japan. To możemy zrobić. No, mamy kolejne decyzje. Ja tak chwaliłem, że już jest dobrze z tym political power, a teraz nie, znowu. Tego zazwyczaj, gdy ja moduję, to przy takich sytuacjach ja dodaję ten właśnie political power na początek, kiedy są decyzje, bo to nie wiadomo nigdy, jak to jest. A wiecie, to różnie można wykorzystać na to, a można wykorzystać na coś innego. Więc zawsze zależy od gracza, na co wykorzysta. Okej. Okay. Chiny zainterweniowały w Myanmar. Mi się nie podoba. Mi się nie podoba, co byście zrobili, Chińczycy. To jest w ogóle oburzające. W ogóle ile to mieliśmy? Na tym 100% mieliśmy już. Okej, coś tutaj. Jakieś takie czerwone mamy. Nie wiem, może to jest jakiś błąd. Tutaj takie. Dobra, mamy decyzję. O, rosyjskie inwestycje. Bardzo podoba mi się to. Bardzo chętnie weźmiemy to. Dobrze zrobiliście. Okej. Ktoś w Iraku tam wrócił do władzy. A my możemy coś porobić. No do was to raczej już nie będziemy wysłać, bo wy tam padniecie. Niedługo. Coś nam w ogóle odblokowało? To odblokuje nowy fokus. Może jakiś fokus tutaj. Czy coś takiego.
A nie, jeszcze tego nie zrobiliśmy. Okej. Dobra, tutaj sobie weźmy, dlatego że to mniejszy koszt. A dla nas to jest ważne. No, już tych decyzji to mamy sporo. Dużo to jest takich, co nam po prostu coś buduje, więc nie jest aż takie, wiecie, nie jest aż takie ważne. Tutaj modernizacja kolei, coś tutaj byśmy musieli wbudować. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć najpierw trochę więcej fabryk, więc sobie zrobimy to później. Okej. O, i się zmniejszyły koszty, naprawdę. Tak, tutaj właśnie rozwój południa. A tutaj to już się nam kończy. To wydaje mi się, że to jest powtarzalne. Przynajmniej się to nam zwiększa. Tylko zgaduję, że gdzieś jest ten przycisk, gdzie pokazuje to wszystko ulepszanie. To można byłoby sobie wziąć. To jest coś takiego, że naprawdę dobrze się bawię przy tym modzie. Ale chciałbym, żeby po prostu trochę szybciej tej rzeczy były robione, ponieważ naprawdę mamy dużo tych właśnie, co tam trzeba porobić, a to przydałoby się, żeby trochę to było, no trochę więcej byśmy mieli political power, bo tak to jest bardzo, bardzo mało. Okej. Tutaj możemy sobie ulepszyć urban development. A możemy sobie to zrobić już. O, ma śros, naprawdę się tutaj dużo porobiło. Okej, możemy sobie tą politykę włączyć. Kampanię byśmy włączyli. No i co tutaj mamy? Land Doctrine. No, przecież już mamy. Chyba, że coś więcej. Nie, już mamy wszystko. A pokazuje nam Land Doctrine. Żeby była jakaś, która się dopiero odblokowuje później. Tutaj niczego nie ma. Dobra, czyli w sumie niczego tutaj nie ma. Dobra, w takim razie ten cały odcinek w sumie to było takie zaproszenie do frakcji. Nasza frakcja jest w miarę duża. No, niestety, ale no, Birma upadła i jest teraz u nich. My to nic nie możemy zrobić. No, jest pod ich całkowitą kontrolą. Jedyne, co teraz możemy porobić, to no tutaj mamy te wszystkie rzeczy. A zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trachol no, na modzie Fire Rises jako Japonia. Tutaj można tak ładnie pokazać naszą całą frakcję. Zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach. No to, cześć!